Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powtórzymy sobie wiadomości z działu trzeciego Wojny i upadek Rzeczpospolitej. Dział trzeci składał się z siedmiu tematów: to jest Jan Zamoński i Złoty Wiek Polski, XVII wiek, stulecie wojen, czasy stanisławowskie, Tadeusz Kościuszko na czele powstania, Legiony Polskie i Hymn Narodowy, Romuald Traugut i Powstanie Styczniowe, Maria Skłodowska-Kiri, polska noblistka. I zaczynamy od Jana Zamońskiego i Złotego Wieku Polski. Pod koniec XIV wieku władzę w Polsce objął Władysław Jagiełło, który zapoczątkował dynastię Jagiellonów. Ostatnimi władcami Polski z dynastii Jagiellonów byli Zygmunt I Stary oraz Zygmunt II August. Ich panowanie przypadło na XVI wiek, który nazywamy Złotym Wiekiem w dziejach Rzeczpospolitej. W Złotym Wieku państwo polsko-litewskie było krajem silnym i bogatym. Po śmierci Zygmunta II Augusta zdecydowano, że odtąd każdego kolejnego władcę wybierać będzie szlachta w ramach tzw. wolnych elekcji. Pierwszym wybranym przez szlachtę królem w 1573 roku był Francuz Henryk Walezy, który jednak uciekł do Francji, aby objąć tron francuski po swoim zmarłym bracie. W 1576 roku szlachta wybrała na króla Węgierskiego księcia Stefana Batorego. Jan Zamoyski był najbliższym współpracownikiem króla Stefana Batorego, pełnił funkcję kanclerza, więc najważniejszej po królu osoby w państwie. Reprezentował Polskę przed monarchami z innych krajów, był również Hetmanem, a więc najwyższym dowódcą wojskowym. W latach 1577-1582 doszło do wojny z Cesarstwem Rosyjskim. Wojna zakończyła się zwycięstwem Polski. Jan Zamojski otrzymał w zamian za wierną służbę wiele posiadłości, jego majątek powiększany był przez łupy wojenne i zyski płynące z handlu. Pod koniec swojego życia Zamojski był właścicielem 11 miast i ponad 200 wsi. Miasto Zamość wzorowane na pięknych włoskich miastach założone zostało w 1580 roku przez Jana Zamojskiego. Zamość pełniło też funkcję twierdzy, miasto otoczone było murami i fosą, co zapewniało ochronę przed napaścią wrogich armii. Było to miasto nowoczesne jak na tamte czasy, a dzięki polityce prowadzonej przez Jana Zamojskiego świetnie się rozwijało, zarówno kulturalnie, jak i pod względem handlu. Wiek XVII, stulecie wojen. W XVII wieku sytuacja Polski się pogorszyła, kraj popadł w poważne konflikty z sąsiadami. Tutaj konflikt ze Szwecją, którego jedną z przyczyn było dążenie Szwecji do zdobycia przewagi na Morzu Bałtyckim. Już w latach 1600-1611 pomiędzy Polską a Szwecją toczyła się wojna o wschodnie wybrzeże Bałtyku. Najazd Szwedów na Polskę z lat 1655-1660 przeszedł do historii jako potop szwedzki, ponieważ wrogie wojska w krótkim czasie zalały nasz kraj. Duża część szlachty poddała się bez walki, na podbitych ziemiach Szwedzi rabowali dobytek i mordowali mieszkańców. Opór Szwedom stawiali chłopi, mieszczanie i drobna szlachta. Wierne królowi wojsko pod dowództwem Stefana Czarnieckiego prowadziło ze Szwedami wojnę podjazdową, która polegała na atakowaniu zaskoczenia mniejszych oddziałów wroga. Duże znaczenie dla wojny miała obrona klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, miejsca ważnego dla wielu Polaków. Obroną dowodził przor Augustyn Kordecki. Zwycięstwo zmobilizowało Polaków do dalszej walki. W 1660 roku podpisano pokój w Oliwie, wojska szwedzkie opuściły kraj, Polska jednak utraciła część swoich ziem. W XVII wieku poważnym wrogiem Polski była także Turcja, która posiadała liczną i dobrze wyszkoloną armię. W 1683 roku licząca ponad 100 tysięcy żołnierzy armia turecka, dowodzona przez wezyra Kara Mustafę, dotarła do Austrii i obległa Wiedeń. Cesarz austriacki poprosił o międzynarodową pomoc. Polski władca Jan III Sobieski, znakomity wódz i zwycięzca wielubitew, wyruszył z odsieczą Wiedniowi na czele 25 tysięcy żołnierzy, w tym polskiej husarii. 12 września 1683 roku Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Wiedniem, armia turecka została rozbita i zmuszona do ucieczki. Wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą w XVII wieku miały jednak tragiczne skutki. Polska utraciła część ziem, wiele miast i wsi zostało zniszczonych, skradziono wiele kosztowności i dzieł sztuki, zmniejszyła się liczba ludności, wielu szlachciców utraciło swoje majątki, część bogatej szlachty, pełniąca wysokie urzędy, była podatna na przekupstwa ze strony wroga, wojny osłabiły pozycję Polski w Europie. I czasy stanisławowskie. W wyniku wojen z XVII wieku Polska była poważnie osłabiona, tak jak już wspomniałem, kolejni władze lekcyjni mało interesowali się problemami kraju, a sąsiednie państwa Rosja, Austria i Prusy rosły w siłę. W wieku XVIII Polska znajdowała się pod silnym wpływem Rosji. W 1764 roku na króla Polski wybrano popieranego przez Rosję Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nowy król był wszechstronnie wykształcony, interesował się sztuką. Pod jego panowaniem rozwinęły się kultura, sztuka i szkolnictwo. Okres ten od imienia króla nazywamy czasami Stanisławowskimi. Wiek XVIII w kulturze europejskiej nazywamy oświeceniem lub wiekiem rozumu. Ludzie starali się poznawać świat metodami naukowymi. Król Poniatowski wiedział, że Polska potrzebuje wykształconych i oddanych ojczyźnie obywateli. Założył on w Warszawie szkołę rycerską, jej uczniów kadetów. Kształcono na urzędników państwowych oraz wojskowych. W 1773 roku utworzono Komisję Edukacji Narodowej, która nadzorowała szkoły wszystkich stopni, od szkół parafialnych po uniwersytety. Ken zmienił sposób nauczania na bardziej nowoczesny. Czasy stanisławowskie to czas rozwoju kultury polskiej: król był mecenasem artystów, sprawował nad nimi opiekę i wspierał ich finansowo, zamawiał od nich obrazy, rzeźby i dzieła literackie. Wybitnych artystów i przedstawicieli świata nauki król gościł na spotkaniach zwanych obiadami czwartkowymi, odbywały się one w Zamku Królewskim lub w Pałacu Łazienkowskim. W czasach panowania Poniatowskiego powstał także Polski Teatr Narodowy, przedstawienia bawiły widzów, ukazywały także polskie władze i potrzeby reform. W 1768 roku część szlachty zbuntowała się przeciwko uzależnieniu Polski od Rosji, królowi Stanisławowi Augustowi Ponietowskiemu oraz popierającym go wojskom rosyjskim. Bunt ten zwany Konfederacją Barską przerodził się w wojnę polsko-rosyjską i zakończył w 1772 roku klęską buntowników. Skutkiem Konfederacji w 1772 roku był pierwszy rozbiór Polski. Rosja, Prusy i Austria dokonały zaboru. A więc zabrania części polskich ziem. Tadeusz Kościuszko na czele powstania. Wiek XVIII, pomimo rozwoju kultury polskiej, był okresem stopniowego upadku Rzeczpospolitej. Kraj był wyniszczony wojnami XVII wieku, znajdował się pod wpływem obcych państw, brakowało reform, które usprawniłyby państwo. 3 maja 1791 roku grupa polskich patriotów wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim uchwaliła konstytucję, która miała zreformować państwa, więc usprawnić jego funkcjonowanie. Polska szlachta, która sprzeciwiała się konstytucji ograniczającej jej przywileje, zawarła w targowicy konfederację i poprosiła o pomoc Rosję, co wywołało wojnę polsko-rosyjską. W 1793 roku Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski. Po drugim rozbiorze powierzchnia Polski zmniejszyła się o ponad połowę. Król Polski był już całkowicie zależny od rosyjskiego ambasadora. Polscy patrioci natomiast objęci byli prześladowaniami. Z obawy przed kolejnym rozbiorem, które mogło zakończyć istnienie państwa, Polacy zdecydowali się na walkę o niepodległość. W 1794 roku wybuchło powstanie, na czele którego stanął Tadeusz Kościuszko. W Krakowie, w obecności przedstawicieli narodu, złożył on uroczystą przysięgę. Armia Kościuszki liczyła kilka tysięcy żołnierzy w tym oddział kosynierów, chłopów uzbrojonych w kosy. Polakom udało się pokonać Rosjan w bitwie pod Racławicami, kosynierzy zdobyli armaty wroga i rozbili część rosyjskiej piechoty. Do walczących z powstańcami Rosjan dołączały także wojska pruskie, oddziały polskie zaczęły ponosić dotkliwe porażki. W czasie bitwy pod Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli, wkrótce potem powstanie upadło. Powstanie kościuszkowskie było tragiczne w skutkach dla Polaków. Zaborcy zawzięcie ścigali uczestników powstania, wielu zostało wywiezionych w głąb Rosji. Kościuszko przez dwa lata był więziony przez Rosjan w więzieniu w Petersburgu. Po zwolnieniu wyjechał na zachód i nigdy już nie powrócił do Polski. W 1795 roku zaborcy dokonali ostatniego, trzeciego rozbioru Polski. Król Stanisław August Poniatowski zrzekł się tronu i wyjechał do Rosji. Polska na 123 lata przestała istnieć. I na podsumowanie rozbiorów widzimy mapkę. Mamy trzy terytoria. Kra kolorem zielonym oznaczono tereny zabrane przez Rosję. Kolorem pomarańczowym, powiedzmy czerwonym, tereny zabrane przez Austrię. I wreszcie kolorem takim szarym, odcieniami szarego, tereny zabrane przez Prusy. Rosja i Prusy brały udział w trzech rozbiorach, natomiast Austria tylko w dwóch. W rozbiorze II Austria nie brała udziału. Legiony polskie i hymn narodowy. W 1795 roku, na skutek trzeciego rozbioru, Polacy utracili swoje państwo. Część Polaków opuściła ziemię polskie, udała się na emigrację, większość pozostała na ojczystych ziemiach, które znajdowały się już w granicach innych państw. Pod koniec XVIII wieku do władzy we Francji doszedł znakomity generał Napoleon Bonaparte, który cieszył się ogromnym poparciem zarówno wśród żołnierzy, jak i zwykłych ludzi. Napoleon prowadził wojnę z zaborcami, Prusami, Austrią i Rosją, stąd też Polacy upatrywali w nim nadzieję na odzyskanie kraju. Jan Henryk Dąbrowski zaproponował francuskim władzom, aby utworzyć wojsko polskie, które by walczyło u boku Francji. Pomysł ten zaakceptował Napoleon Bonaparte. W 1797 roku powstały we Włoszech legiony polskie, dowódcą został generał Jan Henryk Dąbrowski. Do Polaków skierowano odezwę, aby zgłaszali się do nowo utworzonego wojska. Legiony polskie były oddziałami wojskowymi oraz szkołą patriotyzmu. Wszystkich żołnierzy traktowano równo, awansować mogli również legioniści spoza stanu szlacheckiego. Dla legionistów organizowano również lekcje czytania, pisania i historii. Do legionistów dołączył pisarz i polityk Józef Wibicki, który zachwycił się atmosferą równości i patriotyzmu panującą w legionach. To na ich cześć napisał pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Legiony polskie przez kilka lat wiernie walczyły boku Francji. Władze tego kraju przestały jednak popierać Polaków. Wielu żołnierzy zwątpiło w sens dalszej walki i odzyskanie niepodległości. W 1801 roku Napoleon zawarł pokój z Austrią. Władze francuskie zdecydowały się wówczas wysłać część legionistów na wyspę San Domingo u wybrzeżu Ameryki, gdzie Polacy mieli stłumić antyfrancuskie powstanie. W 1807 roku powstało Księstwo Warszawskie, państwo polskie, a właściwie namiastka państwa polskiego, z własną konstytucją, sejmem, rządem, armią i władcą. Państwo istniało w latach 1807-1815, zależne było od cesarstwa, od cesarstwa francuskiego i Napoleona Bonaparte. Pieśń legionów polskich we Włoszech napisana przez Józefa Wybickiego spodobała się legionistom. Utwór przypominał o Polsce i zapowiadał powrót do wolnej ojczyzny. Pieśń nazwano później Mazurkiem Dąbrowskiego, ponieważ śpiewano ją do melodii Mazura, popularnego tańca ludowego. Mazurek Dąbrowskiego stał się polskim hymnem państwowym 26 lutego 1927 roku. Tekst polskiego hymnu odwołuje się do postaci oraz wydarzeń z historii Polski. Romuald Traugut i Powstanie Styczniowe. Polacy żyjący w innych krajach nie porzucili polskich tradycji i kultury ani nadziei na odzyskanie kraju. Zaborcy zmierzali do wymazania polskiej kultury. Wyrazem tego była germanizacja. Prowadzona przez Prusy polityka zakazująca używania języka polskiego i przymusowa nauka języka niemieckiego, oraz rusyfikacja, ta z kolei prowadzona przez Rosję polityka zakazywała używanie języka polskiego i obejmowała przymusową naukę języka rosyjskiego. W 1815 roku po przegranej Napoleona, większość ziem utworzonego księstwa warszawskiego przekształcono w Królestwo Polskie, którego królem został Car Rosji. Polacy początkowo cieszyli się z utworzenia namiastki polskiego państwa, szybko jednak okazało się, że Rosjanie nie zamierzają nadawać Polakom żadnych większych swobód. W listopadzie 1830 roku z inicjatywy Piotra Wysockiego wybuchło powstanie przeciwko Rosji, powstanie listopadowe. W 1831 roku zakończyły się walki powstańców. Rosjanie byli lepiej uzbrojeni, posiadali też przewagę liczebną i wsparcie Prus. Powstanie zakończyło się niepowodzeniem. W drugiej połowie XVIII wieku sytuacja na ziemiach polskich była napięta, nasilały się nastroje patriotyczne Polaków, władze rosyjskie obawiały się wybuchu kolejnego powstania i aby do niego nie dopuścić, zdecydowano się przeprowadzić przymusową brankę do wojska. W, w odpowiedzi na to w styczniu 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, Polacy ponownie stanęli do walki przeciwko Rosji. W czasie walk z Rosjanami Polacy stosowali taktykę wojny partyzanckiej, ukrywali się w lasach i z zaskoczenia atakowali mniejsze oddziały rosyjskie. Powstanie styczniowe popierali niemal wszyscy Polacy z zaboru rosyjskiego. Wielu Polaków walczyło w oddziałach powstańczych, inni udzielali powstańcom schronienia lub organizowali zapasy. W czasie powstania styczniowego Polacy utworzyli sprawne państwo podziemne, które funkcjonowało w konspiracji, a więc w tajemnicy. Jesienią 1863 roku dyktatorem, a więc przywódcą powstania, został Romuald Traugut, doświadczony oficer służący wcześniej wo w wojsku rosyjskim. W kwietniu 1864 roku Traugut został pojmany przez Rosjan, był brutalnie przesłuchiwany, nikogo jednak nie zdradził. Po kilku miesiącach aresztu skazano go na śmierć, po czym też powstanie upadło. Władze rosyjskie były okrutne wobec powstańców i osób, które im pomagały. Polacy byli masowo aresztowani, zsyłani na Syberię, konfiskowano polskie majątki. I ostatni temat Maria Skłodowska-Curie, polska noblistka. Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Warszawie, w wieku 24 lat wyjechała do Francji, aby rozpocząć naukę na uniwersytecie w Sorbonie, gdzie jako pierwsza kobieta zdała egzaminy wstępne na studia z fizyki i matematyki. Po ukończeniu studiów Maria poślubiła Piotra Curie, francuskiego naukowca, z którym wspólnie prowadziła badania. Maria i Piotr Kili odkryli dwa nieznane wcześniej pierwiastki chemiczne. Pierwszy nazwali Polonem na cześć Polski, drugi rad okazał się przydatny w medycynie. W 1903 roku Maria i Piotr otrzymali za swoje odkrycia nagrodę Nobla z fizyki. Po śmierci męża, Maria została wykładowcą Uniwersytetu w Sorbonie. W 1911 roku Maria Skłodowska-Kili otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Maria zmarła w 1934 roku, w uznaniu dla zasług państwa Kiri w 1995 roku. Ich szczątki złożono w paryskim panteonie, budowli, w której spoczywają osoby szczególnie zasłużone dla Francji. Nagroda Nobla to wyróżnienie przyznawane od początku XX wieku za wybitne zasługi dla ludzkości naukowe, literackie lub w działaniach na rzecz pokoju. Została ustanowiona zgodnie z ostatnią wolą fundatora Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu. Laureaci Nagrody Nobla są wyłaniani corocznie, choć zdarzały się lata bez wyróżnionych. Są nimi osoby żyjące, najwyżej trzy w każdej z dziedzin, nie licząc przypadków, kiedy nagrodę pokojową otrzymują całe instytucje. Pierwsza uroczystość wręczenia Nagrody Nobla odbyła się w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901 roku. Od 1902 roku nagrody są wręczane, wręczane przez króla Szwecji. Polscy nobliści to Henryk Sienkiewicz, Literacka Nagroda Nobla za całokształt twórczości Władysław Reymont, Literacka Nagroda Nobla za powieść Chłopi Czesław Miłosz, Literacka Nagroda Nobla Lech Wałęsa, Pokojowa Nagroda Nobla Wisława Szymborska, Literacka Nagroda Nobla za całokształt twórczości i Olga Tokarczuk, Literacka Nagroda Nobla. Serdecznie zapraszam do obejrzenia pozostałych moich filmów, na których szczeg bardziej szczegółowo omawiam Poruszane tutaj tematy. W tym filmie zebrałem tylko te najważniejsze informacje na podsumowanie całego działu. Dziękuję za uwagę.